każdy dostaje taką mapę z ciekawostkami oraz informacjami co, jak, gdzie. I możecie zobaczyć od razu, jakie zwierzątka to są. Tutaj chodzi jakaś pantera. Tu American Crocodile. A tu mama. Ale on jest słodziak. Dojechaliśmy właśnie na park do Everglades i jesteśmy dobrej myśli, że spotkamy jakoś aligatora, manata, flaminga i inne zwierzątka. Jak na razie widzieliśmy tylko dwie białe czaple, ale dopiero co dojechaliśmy na parking, więc wszystko przed nami. Z tego co przeczytałam, trzeba uważać na węże oraz trujące rośliny. Więc to nie jest tylko tak, że na aligatora. To się czyha dużo więcej niebezpiecznych rzeczy. Dopiero co powiedziałam, że widzieliśmy jedynie czaple. Sępy. Everglades to są takie podmokłe tereny. Oho, to jest właśnie chyba sęp, tak? Nie, to taka czapla. Nie wiem. Patrzę, czy nie kryją się w wodzie aligatory. No tutaj wszystko się może zdarzyć. O, widzę coś w wodzie. Rybki, ale jakie duże. Fajnie. Takie emocje, że tu można spotkać aligatora. A jak zacznie gonić, trzeba uciekać. To szybko. Czurki, świerszcz, dwie czaple i pięć sępów. Takie statystyki na chwilę obecną. Patrz jaki dźwięk. Takiej totalnej dziczy. Co tam jest? Patrzy na nas. Ten jest jeszcze mały, nie? Dwa aligatory zobaczone, ale niestety nie w całej okazałości. Ciągle się rozglądamy, może jeszcze jakiś się trafi. To jest park, po którym się chodzi około 6 godzin. Ale będziemy mieć około godzinkę, bo później jedziemy na taki rejs właśnie po tych bagnach i tak dalej. Więc też jest większa szansa chyba niż zobaczyć coś niż tak, jak idziemy tylko szlakiem i widzimy, wiecie, to co jest najbliżej, nie? Komary gryzą jak wściekłe. I tu na nogach. Trzeba się stąd wynosić. My się ubraliśmy jak na plaży. Przez temperaturę, jednak w dżungli tego robactwa to jest. Patrzcie. Teraz lato, pełno wody. W zimę, powysuszone. O, może jeszcze nam się tak trafi. Proszę. Sępy mogą uszkodzić wasz samochód. Bo... lubię się zainteresować, wiesz, wycieraczkami, szyberdachem. O. No i wiesz, i lepiej zakryć sobie. Zakryć 5 minut w dżungli, tu komar, na nogę nawet te komar. To nic nie widzieliśmy, tylko ugryzienia po komarach. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie czeka na nas wypożyczona łódź powietrzna. I będziemy po prostu nią płynąć po parku Everglades. Z nadzieją, że zobaczymy jakieś aligatory. I inne zwierzątka. Sporo, siedzenia bardzo nagrzane, więc proponujemy mieć ręcznik. Każdy dostał takie słuchawki, bo to jednak robi trochę hałasu.
Słuchamy? Słuchamy, co?